Witajcie w naszej nowej serii na kanale Pogadajmy o Wiedźminie. Jest ze mną drugi członek zespołu. Witam, tutaj Hoszpan z tej strony. I ta seria będzie poświęcona głównie Wam, to znaczy, że to Wy będziecie mieli na nią wpływ. A w jaki sposób? Ano, będzie to polegać na tym, że Wy na naszej stronie na Facebooku, link do niej w opisie, albo w komentarzach pod tym filmem będziecie zadawać nam pytania bądź jakieś zagwozdki, które Was nurtują, związane ze światem Wiedźmina. Tak jak na przykład temat dzisiejszego odcinka, czy Wiedźminami mogą być przedstawiciele starszych ras. Z racji tego, że jest to pierwszy materiał z tej serii, omówimy tylko ten jeden temat. Tyle słowem wstępu, zatem przejdźmy dalej. Ty, stary, co o tym myślisz? W pewnej grupie na Facebooku jeden z użytkowników zadał pytanie o treści. Czy elfy i krasnoludy mogły zostać wiedźminami? Jeżeli tak, to trochę dziwne, że nie było żadnych. A więc? No cóż. Czy nie było, to akurat nie wiemy, bo nie mam o nich żadnej wzmianki. Chociaż szczerze wątpię w to, by jednak takowe były. Czemu tak myślisz? No, żeby odpowiedzieć na to pytanie, no to trzeba przeanalizować kilka rzeczy. No i przede wszystkim tak zwane monstrum albo wiedźmino opisanie, które jest widoczne u góry strony przed niektórymi rozdziałami w sadze Sapkowskiego. No i stamtąd właśnie wynika, że wiedźminami były tylko porywane dzieci, no czyli ludzie. Czy wiesz, prawda, ale to nie znaczy, że gdzieś w uniwersum sagi nie mogło się zdarzyć, aby wiedźminem był ktoś z innej rasy, czyż nie? No niby to nie wyklucza. Ale mimo to uważam, że elfy czy krasnoludy nie mogą być wiedźminami. Przecież zostali oni stworzeni przez ludzkich magów, a ci raczej nie dopuściliby przedstawicieli starszych ras do swoich tajemnic. Później wiedźminy nawet przed ludźmi strzegli swych mutagenów, no to co dopiero przed elfami. Jest to prawda, nie wspominając o tym, że jeżeli jakiś elf czy krasnolud byłby wiedźminem, to na pewno zaskarbiłby sobie sławę, gdyż rzeczy wyjątkowo łatwo zdobywają popularność. Przynajmniej tak mi się wydaje. No dokładnie. Poza tym, ciało elfów nie nadaje się do wiedźmińskich mutacji. Dokonanie na przykład próby traf na Wallachu w Wiedźminie 3 omal go nie zabiło i tylko i wyłącznie dzięki magii Yennefer przeżył. No i to świadczy, że mutacje nawet nie były przystosowane do innych ras niż ludzie. Zgadza się, ale ludzie również umierali podczas próby traf. Więc otarcie się o śmierć Wallacha mogło być tylko nieszczęśliwym niepowodzeniem. No ale jednak Yennefer, czy jak ja to lubię mówić, Jennifer, mówi, że RFNL, a właśnie nim była Wallach, nie są w stanie przeżyć tych mutacji. Zaś tu do elfów Enseed nie mamy informacji, ale raczej sądzę, że ich organizmy w tym względzie są podobne. Zatem jaka jest konkluzja tych rozważań? Czy ci przedstawiciele starszych ras mogą zostać tymi wiedźminami, czy nie mogą? Moim zdaniem nie. Wiedźminami mogli być tylko i wyłącznie ludzie, dlatego nie mamy żadnych wzmianek o tym, by ktokolwiek ze starszej rasy był wiedźminem. No dobra, ale przypuśćmy, że organizmy starszych ras są w stanie przeżyć mutacje lub o czymś nie wiemy. Czy istnieją jeszcze jakieś powody, przez które wiedźminami mogą być tylko ludzie? No niby są jeszcze czarodzieje. Ale jeżeli zajęliby się tym elfi magowie, no to czemu by nie? Pytanie tylko, po co elfy miałyby robić wiedźminów? Do obrony przed ludźmi? No racja, nie mówiąc o tym, że elfy mają większe problemy z rozmnażaniem się niż ludzie. Do tego łatwiej zidentyfikować się czytelnikowi z człowiekiem niż na przykład krasnoludem, co Sapkowski pewnie wziął pod uwagę. Dodam też od siebie, że mam taką teorię, iż ludzkie królestwa nie pozwoliłyby na tego typu zabiegi, gdyż prowadzą wrogą politykę wobec tychże ras. Bądźmy szczerzy, co ludzie obecnie rządzą światem w sadze, a wiedźmińskie tajemnice mogłyby wspomóc starsze rasy w walce z ludźmi. No cóż, skoro w tych rozważaniach skupiliśmy się na elfach, to co z Cyrillą? Przecież posiada ona gen Larydoren i tytułuje się wiedźminką. Czy technicznie rzecz biorąc nie czyni to z niej elfki przynajmniej w części? No tak, ale ona nie była stricte elfką. Jedynie co, to posiadała gen Lary. No i też nie była pełnoprawną wiedźminką, bo nie przeszła wiedźmińskich mutacji, a tylko szkoliła się w walce w Kermorend. A, no tak, to prawda. Wiesz co, chyba wyczerpaliśmy już temat, bo nie przychodzi mi do głowy nic, co moglibyśmy jeszcze powiedzieć. To jak, kończymy? No, chyba tak. W takim razie możemy już zamknąć ten temat. I choć normalnie w tym momencie przeszlibyśmy do następnego tematu, ale tak dopiero będzie w następnych odcinkach serii. Ten odcinek był raczej taką próbką tego, czego możecie się spodziewać w przyszłości. Piszcie, czy Wam się takie filmy podobają i pamiętajcie o pytaniach i naszej stronie na Facebooku. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Bywajcie.